Dobry wieczór, po raz pierwszy w środę w historii naszych transmisji. Fajnie jest tak się spotkać w środku tygodnia, inaczej. Inaczej, tak. Niektórzy mówią, że to śrątek. Może coś w tym jest. Trochę teraz te transmisje mogą być nieregularne ze względu na to, że Wielki Post jest takim aktywnym dla nas posługowo czasem, no zwłaszcza dla Krzysia, którego nie ma często w domu, a ja sama transmisji nie zrobię, więc jakby jest to uzależnione od jego obecności w domu. No ale jesteśmy, będziemy ogłaszać, kiedy następna transmisja, co i jak zrobimy radę wigwamu rodzinną i stwierdzimy, kiedy jesteśmy w stanie. Piszcie swoje intencje w komentarzach. Piszcie swoje intencje w komentarzach. Piszcie swoje destynacje, piszcie skąd jesteście. Tak jak już mówiłam, mi to zawsze miło jest czytać, kto skąd, i to nie jest jakiś taki tani chwyt. Piszcie skąd jesteście, bo mi się robi ciepło na sercu, także jak chcecie, żebym miała ciepło na sercu, to piszcie. Ogłoszenie nasze stałe i niezmienne. Zrzutka. Otóż melduję, że mamy już nieco ponad 9 tysięcy, prawie 10, czyli prawie 1/4. I this is something. Także dziękujemy wszystkim, którzy wpłacają raz na jakiś czas. Mamy nawet takich, którzy wpłacają regularnie i to jest mega, mega super i budujące. No, myślę, że pomalutku się dokulamy do kwoty, która da nam możliwości fajne w kwestii tej płyty naszej. Wielki post. Dla mnie zawsze to był taki czas, który mi się kojarzył z takimi własnymi wysiłkami. Gorzkimi żalami, molowymi tonacjami, takim paradoksem, który polega na tym, że pomału zbliża się wiosna i jakieś takie żywotne siły w człowieku się budzą i zaczynają krążyć, i te promienie słońca, i ta radość, i ta rzeźkość, i żywność przy okazji. A z drugiej strony właśnie post, pokuta, umartwienie. I dla mnie to był zawsze jakiś taki dysonans, który doprowadzał do jakiegoś takiego samobiczowania i takiego takich wzmożonych własnych wysiłków. I to było trochę gryzące. Takie... jakby czułam, że w momencie, kiedy już ten post się kończył i ten Pan Jezus zmartwychwstał, tu miałam takie poczucie ulgi, ale ulga była większa niż radość zmartwychwstania. Ulga, że już nie będę się musiała spinać, że już nie będę musiała się żyłować. I dzisiaj, jak tak sobie myślę o tym, to i analizuję to, to chyba nie są emocje, które powinny towarzyszyć w tym czasie. I zauważyłam jakąś taką potrzebę rewizji w sobie tego, jak powinnam przeżywać ten post, jak to powinno wyglądać, tak żeby naprawdę serce kamienne miało szansę stać się mięsiste bardziej, chociaż w części. I jakoś pomaga mi w tym takim innym, rewizjonistycznym przeżywaniu postu teraz taki obraz tego, że Pan Jezus przychodzi umyć mi nogi. I to jest trochę takie skandaliczne, że nie, post to jest ten czas, kiedy ja nie jem słodyczy i w ogóle i sobie odmawiam, i to jest czas moich tutaj wysiłków, a Pan Jezus mówi: nie, ja bym ci chciał umyć nogi. Chciałbym cię radykalnie ukochać. Chciałbym pokazać ci, że przez cierpienie można stać się posłusznym.
takim czasie milczenia i umartwienia wykuwa się bliskość, że to jest czas, kiedy możesz się ćwiczyć w tęsknocie. I to są jakieś takie poruszające moje serce rzeczy i tak sobie myślę, a to o to chodzi. Znowu chodzi o miłość, Panie Jezu, serio? Znowu o miłość? I jakoś towarzyszy mi w tym poście obraz Jezusa, który ma pasję względem tego, żeby pójść na krzyż, bo wtedy będzie miał tak szerokie ramiona, że przyciągnie wszystkich do siebie. I on mówi o tym, że kiedy będę wywyższony, ja przyciągnę wszystkich do siebie. I dla mnie to jest takie, ojejciu, już naprawdę wszystkich ogarnę, wszystkich przyciągnę do siebie. To jest desperackie, desperacka miłość. I jakby chcę pozwalać Bogu w tym poście wyrządzać mi taką radykalną, skandaliczną miłość. Nie wiem, może kogoś z Was to buduje, może do kogoś z Was to jakoś tak gdzieś tam rezonuje, ten obraz, bo moje doświadczenie mówi to, że nic tak nie przyciąga i nie przybliży do Jezusa i nic tak nie sprawia, że chce nam się zmieniać, że chce nam się podejmować wyzwania, że chce nam się, nie wiem, więcej modlić, zamiast więcej być na Facebooku. Nic tak nie przyciąga jak miłość. Miłość przyciąga miłość. Głębia przyzywa głębię. Więc jakoś tak właśnie. Staram się pozwolić Jezusowi, żeby mnie kochał i żeby mnie to prowokowało do zmiany, niż realizować jakiś program, który sprawi, że w poranek wielkanocny poczuję bardziej ulgę niż radość. Werset, który mi towarzyszy w tym i chciałabym jakoś go tutaj rozegrać i roześpiewać, to z Listu do Hebrajczyków. Mężu, nie kaszlaj, bo cię słychać. To jest werset, że chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. No, to jest mocno konfrontujące dla mnie, że czasami wpadamy w taką pułapkę unikania cierpienia za wszelką cenę, a Bóg mówi, że On ma moc z tego cierpienia zrobić coś tak konstruktywnego, że będzie miało wieczny owoc. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Nawet Jezus. Tak.
Znajdź dziś drogę do duszy mej, otwórz dziś serca mojego drzwi. Znajdź mnie dziś. Znajdź dziś drogę do duszy mej. Otwórz dziś serca mojego drzwi. Znajdź mnie, przeszukaj mnie, przeszukaj moje emocje, przeszukaj moje wspomnienia, moje myśli, przeszukaj mnie, bo chcę do świętego świętych wejść bez balastu. Znajdź dziś drogę do duszy mej, otwórz dziś serca mojego drzwi i uczyń to, co chcesz, i uczyń to, co chcesz, i uczyń to, co chcesz. Tkanka po tkance, tkanka po tkance, przeszczep moje serce, tkanka po tkance. Tkanka po tkance, przeszczep moje serce, tkanka po tkance. Teraz, teraz, tkanka po tkance, przeszczep moje serce, tkanka po tkance, tkanka po tkance. Weź kamień, daj mi ciało, weź kamień, daj mi ciało w miejsce serca. Weź kamień, daj mi ciało w miejsce serca. Tkanka po tkance, tkanka po tkance. Tkanka po tkance, niech miłość przyzywa miłość. Niech miłość przyzywa miłość. Niech miłość przyzywa miłość. Niech miłość przyzywa miłość. Niech głębia woła głębie, głębie. Zawoła głębie, niech głębia zawoła głębie, niech głębia zawoła głębie. Tkanka po tkance, niech głębia zawoła głębie, niech głębia zawoła głębie, niech głębia zawoła głębie. Z jasności w jasność, z jasności w jasność, z jasności w jasność, z jasności w jasność, z głębi w głębie, z głębi w głębie. Niech głębia zawoła głębie, niech głębia zawoła głębie, niech głębia zawoła głębie. Się przez życie me huk morskich fal, morza twoje.
Twojej łaski niech przelewa się przez życie moje huk fal. Twojej łaski, może Twojej łaski huczy nade mną, może Twojej łaski faluje mi na sercu, faluje mi na sercu, może Twojej łaski, Twojej łaski, tkanka po tkance. Przejmujesz mnie, przejmujesz mnie. Duchu Pański, przejmujesz mnie, Duchu Pański, przejmujesz mnie, Duchu Pański, przejmujesz.
pozwalam ci obmyć stopy me. 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 Kładę dziś głowę na piersi twej. Kładę dziś głowę na piersi twej. Kładę dziś głowę na piersi twej. Pozwalam ci obmyć stopy me. Kładę dziś głowę na piersi twej. Kładę dziś głowę na piersi twej. Pozwalam ci obmyć stopy me. Kładę dziś głowę na piersi twej. Kładę dziś głowę na piersi twej. Pozwalam ci obmyć stopy me. Kładę dziś głowę na piersi twej. Kładę dziś głowę na piersi twej. Pozwalam ci obmyć stopy me. Posłuszny się stałeś przez to, co wycierpiałeś. Posłuszny się stałeś przez to, co wycierpiałeś. Posłuszny się stałeś przez to, co wycierpiałeś. Wiem, że nie przewyższa
cierpiałeś, wiedząc, że to miłość jest największa. Oddajemy Ci wszystkie te nasze trudy, cierpienia, bóle, zmagania. Daj nam przechodzić przez to wszystko, wiedząc, że to miłość jest największa i że to do miłości należy ostatni akord i ostatnie słowo. Thank you.
jaśniejesz ponad całą ziemią. Jezu, jaśniejesz ponad całą ziemią. Jezu, jaśniejesz ponad całą ziemią. Jezu, jaśniejesz. Rozpadającym się światem, Jezu, jaśniejesz. Jezu, tak wyróżniasz się. Jezu, tak wyróżniasz się. Jezu, tak wyróżniasz się. Jezu, tak wyróżniasz się. Wywyższony ponad wszystko. Korupcję, ponad entropię tego świata, wywyższony. Jezu, tak wyróżniasz się. Jezu, tak wyróżniasz się. Jezu, tak wyróżniasz się. Kładę dziś głowę na piersi Twej. Kładę dziś głowę na piersi Twej. Pozwalam Ci obmyć stopy me. Kładę dziś głowę na piersi Twej. Kładę dziś głowę na piersi Twej. Pozwalam Ci obmyć stopy me. Tej chwili, parafrazując, żeby znaleźć się na krzyżu, bo wtedy będziesz wywyższony ponad wszystko i przyciągniesz.
usłysz nasz głos. Ty mówisz, że nasz głos jest słodki i że chcesz go usłyszeć. Usłysz nasz głos, usłysz nasze intencje. Panie, wołamy, byś zajął się tym wszystkim. Żebyś wyciągnął swoją potężną rękę, żebyś okazał swoją zazdrosną miłość. Panie, zarycz jak lew. Pokaż, do kogo należą Twoje dzieci. Modlimy się, Panie, abyś hojnie nam błogosławił po to, aby Twoje imię mogło być sławne pośród wszystkich ludzi, wśród których żyjemy. Abyś utwierdzał nasze kroki, nasze stopy na drogach, po których idziemy. Ty mówisz, że ten, kto przylgnie do Ciebie, tego drogi są pilnie strzeżone przez Ciebie. Panie, przylgnęliśmy do Ciebie i wiemy, że Ty masz baczenie na to wszystko, gdzie chodzimy. Panie, aby spoczęła na tym wszystkim Twoja obecność. Bądź błogosławiony w naszym życiu. Niech ono ocieka Twoją łaską. Niech ono ocieka Twoim miłosierdziem, Twoim zmiłowaniem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki, 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 wieków. Amen. Amen, amen. 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 Dziękujemy, że byliście z nami. Bogu niech będą dzięki też, że możemy się, że ktoś tam wynalazł internet i że się możemy tak modlić w środę wieczorem. Z osobna, ale razem. Bądźcie błogosławieni. Ociekajcie Bożą łaską, Bożym zmiłowaniem, Bożą chwałą. Jesteście dziećmi Króla. Nie jesteście jakimiś popierdółkami. Jesteście dziećmi Króla i miejcie głowy podniesione. I niech świat widzi to, że w Was jest nadzieja, z której nie można się wytłumaczyć, bo jest tak skandalicznie chwalebna. Bądźcie solą tej ziemi, bądźcie światłem, bądźcie intrygujący pięknem Jezusa. Błogosławimy was i obserwujcie, co tam, kiedy komunikujemy, żebyśmy mogli się modlić następnym razem też wspólnie. Baju. Dobranoc.